Jedziemy do miejsca, gdzie został zamordowany wielki rewolucjonista Che. Jedziemy drogą, która no jest dosyć wymagająca i tak przysparza trochę dreszczyku emocji. Nie jest to oczywiście żadna tam droga śmierci, ale, ale Boliwia swój pazur ma. Villa Serrano po prostu wielka i w chmurach. 200, niedużo. No, kolejna przeszkoda. To jest ta droga, co idzie, co przychodzi? Co, no to nie jest dużo lepsze. O, ale asfalt. Esta es tu tierra. Bienvenidos a la tierra de Charango. Poranek na słynnej Ruta de Che zastał nas w dziwnym miejscu, bo wieczorem nie było okazji się rozejrzeć i stoimy w jakimś takim starym korycie rzeki. Ciekawie to wygląda, znaczy tam rzeka, tam Izabela i rzeka płynęła kiedyś tam, a tam stoi taki budynek stary, który całkiem się zniszczył pomiędzy kaktusami. Do pierwszego miejsca, gdzie zastrzelili Che Guevarę, jeszcze mamy 50 kilka kilometrów fatalnymi drogami. Che Guevara, jak sami wiecie, po skończonej sukcesem rewolucji na Kubie, rozochocił się chyba dosyć mocno i zaczął w innych krajach też próbować wprowadzać rządy, powiedzmy to, komunistyczne. Powiedz, że tak się kończy wprowadzanie komunizmu. Wprowadzanie komunizmu nie kończy się, jak widać, zbyt dobrze. Co prawda CIA wtedy miało silne dążenie, żeby zwalczać komunizm wszędzie i no, skutecznie pomogło rządowi boliwijskiemu, który też nie był zbyt dobry, bo była to junta wojskowa, która w późniejszych czasach tak upadła. W 1966 roku przybył do Boliwii pod zmienionym nazwiskiem i zorganizował tutaj 50-osobową taką ekipę rewolucjonistów przeciwko aktualnej huncie wojskowej, która rządziła w Boliwii. Niestety przy pomocy CIA rząd boliwijski schwytał Che Guevarę niedaleko wioski La Iguera i na drugi dzień prezydent zdecydował, że Che Guevarę należy zlikwidować. Che Guevara został postrzelony 9 kulami w różne części ciała i zmarł. No i dojechaliśmy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zajrzeli do tego miejsca.
byliśmy w miejscu, gdzie się urodził, gdzie spędził swoje pierwsze 4 lata życia, a teraz jesteśmy w miejscu, gdzie został zabity. Che Guevara, słynny Che rewolucjonista, urodzony w Argentynie. No miejsce jest niezwykłe, pełno tu pamiątek, pełno różnych rzeczy. Faktycznie miejsce bardzo interesujące i do dzisiaj mało ucywilizowane. Wzgórza osnute mgłami. Niezbyt trudna, ale wymagająca droga dojazdowa. Tworzą tajemnicę tutaj, taką aurę tajemniczą nad całym tym miejscem, gdzie zginął Che Guevara. Właśnie przedziurawił nam się na tych boliwijskich szutrach, przedziurawił nam się kanister plastikowy, piękny, chilijski, prezent od Anny, oczywiście był pełen, dach cały pływa, no nie wiem, z 5 litrów gdzieś wyciekło, dużo, niedużo, ale problem, ropy. I ta ropa właśnie jest teraz wszędzie. Obryzgała nam szyby. Tu kapie ropa, o zobacz. No i zrobiło się trochę dramatycznie, bo jedziemy w wielkiej mgle. Droga jest fatalna, bo jest bardzo mokro i gliniasto. Tak, mokro, gliniasto, pada taki permanentny kapuźniak. No nie jest. Nie jest fajnie, nie jest, nie jest. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, nie panikuj, nie panikuj. Jedź tą rabką. Do Guadalupe 5 km. Błędy. Także tak jest, jak jest. Nie oszukujmy się. Przygoda. Bardzo, że robi to bardzo, bardzo duże wrażenie, że można tak trochę wysoko w chmurach pobujać. Wjeżdżamy do Cochabamba. Witamy w jednym z piękniejszych miast w Boliwii. No chyba poza Sucre, bo Sucre jest wyjątkowe, ale Cochabamba też ma swój urok. Pasaje San Rafael, także znany jako El Diablo, to taki mały róg, szczególny dla historii, w zasadzie nawet bym powiedziała, zarówno Boliwii, jak i całej Ameryki Południowej. Same kobiety, które były aktywistkami i miały wpływ na historię i kulturę Ameryki Południowej. Yolanda de Bolivia, qué bueno, Chewbacca Granda. Sara Facio, o, to była persona importante. Argentynka. Fotografka. Julia de Burgos. Puerto Rico. Tucumán, kompozytor Argentina. Proszę, jednak kobiety mają jakiś wpływ w Ameryce Południowej. Poza całym ogromnym machizmem.
tengan todos, damas y caballeros, autoridades militares, autoridades del departamento de Cochabamba. Gracias por estar con nosotros, por reunirnos en la Plaza 14 de Septiembre, dando paso también al homenaje de los 207 años de la Batalla de las Heroínas de la Coronilla. Chyba nie tylko my wpadliśmy na pomysł, żeby niedzielne popołudnie w Cochabambie spędzić na kole... w towarzystwie Chrystusa, takiego tutaj, o. Bo naokoło mnóstwo Cochabambinów. Tak, Boliwijczyków. Ale nie tylko, kilku turystów chińskich, innych też widzieliśmy, gorąco straszliwie, pomimo że jesień. Wyznaczyłem trasę na najbliższe wiele, wiele dni do dżungli amazońskiej na granicę z Brazylią. Jeszcze musimy po drodze do La Paz pojechać i potem 1400 km. Ale po co tam do dżungli? Przez dżungli, bo tam małpy są, banany na drzewach, różne pora deszczowa, będziemy topić Defendera i potem będą nas ratować, jak będziemy wracać na dół. Służby bezpieczeństwa boliwijskie. Także tam jedziemy.